Spis treści. Książka Alexa Rentona, Jak wytresować Lorda, ukazała się pod koniec sierpnia nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Nie mogłam jej nie przeczytać, bo brytyjska edukacja, a brytyjskie szkoły elitarne to dwie różne kwestie. Moje zaproszenie przyjął dr Rafał Pankowski, pierwszy polski stypendysta, który ukończył Eton College w Wielkiej Brytanii. Tak, to ten sam college, który kończyli członkowie królewskiej rodziny. Na początek jednak trochę wspomnień mojego gościa. To było tak, że z okazji którejś kolejnej rocznicy założenia szkoły, której tradycja sięga XV wieku, ufundowano kilka stypendiów dla uczniów z zagranicy, tak zwanych International Scholars. No i miałem to szczęście, że wygrałem konkurs po raz pierwszy dla Polaka przeznaczone stypendium i rzeczywiście była to dla mnie duża przygoda, którą akurat przyznaję, wspominam bardzo przyjemnie, ale na pewno była to duża przygoda, duży skok, swego rodzaju podróż nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie, bo przyznaję, że poczułem się, jakbym został przeniesiony do wieku XIX, a może nawet XVIII. A kiedy pan właśnie mówi, że te wspomnienia są przyjemne, to już pan odpowiedział trochę na moje pytanie. To pana ta książka zaskoczyła, czy nie? Nie do końca, dlatego że oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten system szkół public schools, czyli szkół prywatnych, tak, który się jakby ukształtował właśnie w wieku XIX, to jest swego rodzaju kontrowersyjna instytucja w społeczeństwie brytyjskim do dziś, ze względu na także funkcję, jaką odgrywała i odgrywa w strukturze społeczeństwa brytyjskiego, także w strukturze klasowej, takiej dosyć silnie hierarchicznej po dziś dzień. Te kontrowersje budzi także rola tych szkół, jeśli chodzi o formowanie kadr, które zarządzały Imperium Brytyjskim, które samo w sobie jest, ma taką bardzo kontrowersyjną przecież spuściznę, jeśli chodzi o, prawda, kolonializm i te wszystkie złe rzeczy. Rafał Pankowski, jak słyszeliśmy, ma dobre wspomnienia z brytyjskiego koledżu Eton, autor książki Jak wytresować Lorda, Alex Renton, wręcz przeciwnie, pokazuje elitarne brytyjskie szkoły jako system sadyzmu, kary cielesne, molestowanie, tłumienie emocji. Mamy też przegląd literatury i drastyczne wspomnienia na przykład George'a Orwella, który też kończył elitarną szkołę. Wracamy już za chwilę, teraz przenieśmy się do szkoły magicznej. Jak się zna odpowiednie zaklęcia, to wszystko będzie dobrze. Muzyka Johna Williamsa z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Książka Alexa Rentona Jak wytresować Lorda, o której rozmawiam z pierwszym stypendystą Polakiem, absolwentem Eton College w Wielkiej Brytanii, doktorem Rafałem Pankowskim, skierowana jest głównie do brytyjskiego czytelnika, bo Polakom, w ogóle nie tylko Polakom, trudno uwierzyć, jak można własnemu dziecku za duże pieniądze kupić świadomie pobyt w piekle. I wszystko w imię przyszłych przywilejów, bo dla rodziców sensem był awans klasowy, a dzięki temu, że synowie uczęszczali do elitarnej szkoły, zyskiwali społeczny prestiż. No to na pewno musi być bolesne dla małego chłopca, dla małego dziecka tego rodzaju rozłąka. Tutaj akurat pani wspomniała o tym, co można nazwać szkołą podstawową, taką przygotowującą do szkoły średniej w tym systemie. Autor tej książki to miał szczęście, bo mógł jeździć do domu na weekendy i tam rzeczywiście cieszyli się na jego widok, ale niektóre historie w tej książce przerażają, gdzie rodzice nawet zapominają, prawda, że mają dzieci. I te dzieci cały czas są w tych szkołach, że oni nie kochają swoich dzieci? Czy ważniejsza jest pozycja? No nie, to chyba byłaby przesada, chociaż nie wykluczam, że takie przypadki mogły się zdarzać, ale na pewno tym, co jest charakterystyczne dla tego systemu, jest dyscyplina. I to może być trudne, doświadczenie, ale znane jest takie zdanie słynne księcia Wellingtona, tak, pogromcy Napoleona, który powiedział, że bitwa pod Waterloo została wygrana na boiskach szkolnych Eton, więc ta zaprawa może jednak jakoś procentować w późniejszym życiu. A myśli pan, zgadza się pan z taką teorią, jedną z, kiedy mówią, że właśnie Brexit to wina szkoły w Eton, gdzie Boris Johnson chodził, bo bicie służyło zdyscyplinowaniu i teraz on poprzez to, co przeszedł i to, co teraz robi i w jaki sposób robi, jest wynikiem tego. A to jest z kolei, myślę, bardzo, bardzo ciekawy głos. Przypominam sobie też ciekawy komentarz, który parę lat temu przeczytałem, o tym, że Brexit można odnieść do tego, w jaki sposób funkcjonuje system Oxbridge, tak, czyli Oxfordu i Cambridge, który też nosi pewne cechy zbliżone do tego systemu public school. Z Rafałem Pankowskim, który jako pierwszy stypendysta Polak ukończył Eton College w Wielkiej Brytanii, rozmawiam o książce dziennikarza i ucznia tej szkoły w latach 70. XX wieku, Alexa Rentona. Jak wytresować Lorda.
Wrócimy jeszcze do tak zwanej językowej dyskryminacji. A teraz, kto ma ochotę na spacer po ogrodach Windsorów, to zapraszam. Muzyka z filmu Paddington 2 skomponował ją Dario Marianelli. Stiff Upper Lip to angielski tytuł książki brytyjskiego dziennikarza Alexa Rentoma. W Polsce ukazała się w sierpniu tego roku nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka pod tytułem Jak wytresować lorda. Ta książka jest reporterska i mocna, jeśli szkoła elitarna do tej pory kojarzyła wam się z pozycją i dobrobytem. Autor wspomina o tym, że brytyjskie ucho jest wyczulone nawet na drobne niuanse. Zaznacza też, że jeśli ktoś pochodzi z nizin społecznych, mówi londyńskim cockneyem albo akcentem północnym, no to jest już bardzo źle. A kto chce należeć do elity, musi bezbłędnie opanować akcent klas wyższych, tak zwany posz. Czy mój dzisiejszy gość, Rafał Pankowski, pierwszy Polak stypendysta, absolwent słynnego Eton College w latach 90. miał z tym problem? Z akcentem? No to jest coś, z czym zetknąłem się niewątpliwie bezpośrednio i jednym z takich wyzwań dla mnie na wstępie było to, żeby tak nie przejmować się bardzo swoim własnym akcentem, który trudno zmienić, jeżeli nie mamy jakichś zupełnie wyjątkowych zdolności, więc musiałem jakoś w sobie po prostu tę barierę psychiczną przezwyciężyć, bo właściwie w Wielkiej Brytanii każdy czy prawie każdy jakiś akcent ma, tak? Akcent, który znamionuje pochodzenie czy po prostu miejsce zamieszkania, czy dorastania. I to, co nazywa się angielskim bezakcentowym, jest czymś bardzo rzadkim, co spotyka się na przykład właśnie w takich miejscach jak te szkoły, o których mówimy. Więc to jest coś, z czym musiałem się skonfrontować, ale tak jak powiedziałem, po przezwyciężeniu pewnej bariery byłem, jak sądzę, w pełni akceptowany z moim polskim akcentem i z moim polskim bagażem kulturowym. Jak pisze Alex Renton w swojej książce Jak wytresować lorda, gdyby ktoś z Państwa aspirował do kierowniczej roli w Wielkiej Brytanii, powinien zjadać G w rzeczownikach odczasownikowych. Nie mówimy fishing, tylko fishing. Prawdziwy etończyk dodaje też, gdzie popadnie końcówkę R. Jak wytresować lorda? Mam kilka egzemplarzy i czekam na wasze reakcje. malgorzata.bugaj@rmfclassic.pl. Cała rozmowa z doktorem Rafałem Pankowskim znajdzie się niebawem na naszej stronie. Kończymy przygodę z brytyjską edukacją, ale czy w szkole, czy już po szkole, nie jest łatwo. Potwierdziłby to z pewnością Benjamin Braddock, bohater filmu Absolvent. Przed nami piosenka z tej produkcji, wielki hit Simon & Garfunkel i The Sound of Silence.